Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Tak też jest z tym turniejem. Ale najpierw wielki finał. Polska za chwilę stanie do walki przeciw Chorwacji. Z Lusail Stadium witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nastał dzień, którego wyczekiwali wszyscy miłośnicy futbolu. Właśnie dziś tutaj wyłoniony zostanie mistrz świata. Już tylko jeden gwizdek dzieli nas od niepowtarzalnych emocji, które towarzyszą każdemu finałowi takich rozgrywek. Reprezentacja Polski zmierzy się z Chorwatami. A zatem finał, zatem udało im się dojść do tego upragnionego etapu. Pewnie już to sobie wizualizowali, a teraz staje się to rzeczywistością. Pełna koncentracja, cel jest wszystkim znany. Są gotowi dać z siebie wszystko, nikogo nie trzeba tu zagrzewać do walki, stawka meczu jest jasna. Oto skład reprezentacji Polski. Wojciech Szczęsny w bramce, Piotr Zieliński oraz Grzegorz Krychowiak zagrają na skrzydłach. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Spójrzmy na wyjściowy skład Chorwatów. Na pewno zobaczymy wysoki pressing w wykonaniu tej drużyny, tak jak nieraz już miało to miejsce. O tak, rzeczywiście. Lubią uprzykrzać przeciwnikom życie, paraliżować ich akcje i tylko czyhać na przejęcie i szybką kontrę. Takie podejście oczywiście ma plusy i minusy, kosztuje mnóstwo zdrowia i potrafi być ryzykowne przez odsłonięcie pola, ale wszystko zależy od jakości wykonania. Luka Modrić. I rywal zostaje w tyle. Kramaric w posiadaniu piłki. Genialna interwencja Szczęsnego. Grzegorz Krychowiak. Frankowski. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Do Zielińskiego ta centra. Wybił, ale źle. Dalej jest groźnie. Mamy gola! A więc nie będzie to bezbramkowy finał. Na naszych ekranach jeszcze jedna powtórka. Trzeba pochwalić strzał, ale zdecydowanie zawiodła tutaj obrona. Piłkę należało wybić w bezpieczną strefę, a nie oddać rywalom niedaleko bramki. Wykorzystali ten błąd i szybko było już po herbacie. No to mamy 1-0. Chorwaci nacierają skrzydłem. Mają tam nieco miejsca. Kramaric, szansa. Szczęsny, pięknie to broni. Pierwsza klasa. Modrić teraz mocno z rzutu rożnego. Ciasno było przy tym rzucie rożnym, ale bramkarz dobrze teraz interweniował. Matykasz.
I tyle było z posiadania piłki. Andrzej Kramaric. Brozovic. Modric teraz przy piłce. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Pressing rywali teraz. Piotr Zieliński musi uważać. Robert Lewandowski ma do kogo teraz zagrać. Uwolnił się z podkrycia. Okazja! Udana teraz obrona tego strzału. Andrzej Kramaric. Co za popisowa parada bramkarska. Tak jakby miał pod kontrolą każdy centymetr kwadratowy tego prostokąta między słupkami, poprzeczką a linią bramkową. Oby udało się powtórzyć tę interwencję, bo szykuje się groźna akcja rywala. Strata biało-czerwonych. Zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. I schodzi teraz z flanki na środek. Dogranie z boku trafia pod nogi defensywy. Mogło być groźnie, ale nie będzie. Mogą wyrównać stan meczu. I teraz poprzeczka, ale gramy. Modric teraz przy piłce. I Modric! I tak, tak jest! Proszę Państwa! Mamy wyrównanie, a już się wydawało, że mogą się tutaj nie podnieść. No, Tomku, wystarczy spojrzeć na radość i ulgę na twarzach kibiców. Mecz znów otwarty. Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu powtórek. Mamy remis. 1-1. Słyszycie Państwo, kibice wyrażają dezaprobatę z tak głupiego podania. Zieliński. Andrzej Kramaric. Co to było za kiepskie podanie? Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Gol! Dzięki temu trafieniu wychodzą na prowadzenie. Tak jest, proszę Państwa. Można powiedzieć, że mają już teraz jedną rękę na trofeum. Oto powtórka bramki. Doceńmy także świetne dośrodkowanie, które do niej doprowadziło. A Robert dołożył głowę i zmienił wynik spotkania. Mamy teraz wynik 2-1. Wjeżdża jak w masło, ale nie, zagrożenia jednak brak, bo wszystko kończy się na kolejnej przeszkodzie. Strzał, blok, bez zagrożenia. Piłkę ma teraz Modric. Nie taka zła próba wyrównania, tym razem niecelna, ale ważne, że próbują. Nie kapitulują i usiłują nawiązać walkę. To pochwalam. Grzegorz Krychowiak. Traci piłkę po tym wejściu. Zieliński. No tak, to był prezent. Teraz ich kolej. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. I już po kontrataku rywale odebrali im piłkę. Okazja, może być groźnie. No nie, trzeba to porządnie wybić. A wydawało się, że mogą mieć okazję. Nic z tego. Andrzej Kramaric.
cudowna parada Szczęsnego, naprawdę pokazał klasę. Krótkie wybicie, podanie do kolegi. Ale zablokowany ten strzał. Polacy sporo biegają, tyle że za piłką, a nie z nią. Tyle że w tej grze nie chodzi o posiadanie piłki, a o kierowanie jej do bramki rywala. A pod tym akurat względem są lepsi w tym meczu. Prowadzą i nie muszą się przejmować drugorzędnymi statystykami. No tak, oczywisty faul i sędzia dyktuje rzut wolny. I bez problemów teraz, bramkarz łapie piłkę. Piłka poza boiskiem, gra przerwana, out. Nie było wiele przerw, więc tylko minuta doliczona. Kramaric teraz z piłką. Gol! Mamy wyrównującą bramkę. No ciekawe, jaka będzie odpowiedź rywala. Nie ma lepszego momentu na wyrównanie niż tuż przed gwizdkiem na przerwę. Albo gorszego, w zależności od punktu widzenia. Gol na pewno wpłynie na nastroje w obu szatniach. Tak, a zatem pierwsza część zmagań na stadionie Lusail jest już historią. Proszę Państwa, ruszyli. Rozpoczął się finał Mistrzostw Świata. Do Zielińskiego ta centra. Wybił, ale źle. Dalej jest groźnie. Mamy gola! A więc nie będzie to bezbramkowy... Kramaric, szansa. Szczęsny, pięknie to broni. Pierwsza klasa. I teraz poprzeczka, ale gramy. Modric teraz przy piłce. I Modric. I tak, tak jest. Proszę Państwa. Mamy wyrównanie. Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Gol! Dzięki temu trafieniu wychodzą na prowadzenie. Tak jest. Nie taka zła próba wyrównania, tym razem niecelna, ale ważne, że próbują. Nie kapitulują i usiłują nawiązać. Cudowna parada Szczęsnego, naprawdę pokazał klasę. Piłka w grze. W grze o wszystko. Rozpoczęli drugą część finałowego spotkania Mistrzostw Świata. I tyle było z posiadania piłki. Andrej Kramaric. Krychowiak z piłką. Polacy mogą teraz uderzyć skrzydłem. Jest tam miejsce. Będzie bramka! Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Uspokaja teraz sytuację, mocno ściska piłkę w rękawicach. Przy pierwszym strzale było znacznie trudniej. Rzeczywiście, była to interwencja wysokiej klasy po bardzo niebezpiecznym strzale. Teraz może wreszcie chwilę odetchnąć. Frankowski. No i koniec tej akcji. Niecelne podanie kończy się autem dla drużyny przeciwnej. Iwan Perisic. Nie wyglądało to najlepiej. Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu.
No, popracował na tę żółtą kartkę. Nie ma dyskusji, zasłużone upomnienie. Domagoj Vida. Dobrze teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? To musi wejść! Że też tego nie strzelił. Wypracował sobie pozycję, doszedł do świetnej sytuacji i pozostało tylko sfinalizować akcję. Zawiódł w najważniejszym momencie. Tak to niestety bywa. Źle, Kamil Glik, bez przygotowania. Świetne, prostopadłe zagranie. Nadal coś z tego może być. Będzie szansa na objęcie prowadzenia. Rzut rożny. Czas sięgnąć do rezerw, wpuścić nowe siły na murawę. Modric teraz mocno z rzutu rożnego. Pewna interwencja, już po zagrożeniu. Lukę ma teraz Modric. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Piłka poza boiskiem, out. Grzegorz Krychowiak. Zieliński. Zieliński ma partnerów do rozegrania. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Modric. Perisic. I strata. Fatalne zagranie. Vlašić ma piłkę. Rozwija się akcja. Bramka już blisko. Ciekawe, jak rozwiążą ten atak. To mogła być bramka, ale strzał niezbyt kąśliwy. Pewnie obroniony. Znalezienie się we właściwym miejscu, we właściwym czasie zawsze ułatwia skuteczną interwencję. Frankowski. Teraz akcja skrzydłem w wykonaniu biało-czerwonych. Piłka dograna na dalszy słupek. Jest niebezpiecznie. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Z piłką Robert Lewandowski. Próbuje strzału. Udana teraz obrona tego strzału. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy, jak wpłynie to na obraz gry. Daleka piłka z rogu. Piłka wybita, ale wciąż może być groźnie. A, wydawało się, że mogą mieć okazję. Nic z tego. Strata. Muszą teraz uważać. Z piłką Robert Lewandowski. Ależ poszedł na przebój. Dobra interwencja teraz. A wydawało się, że ta akcja może przynieść gola. Ale sam strzał raczej niegroźny i w efekcie piłka bezpiecznie odpoczywa w bramkarskich rękawicach. Sędzia jeszcze nie gwiżdże, stosuje korzyść. Ale ostatecznie, jak widzimy, nic dobrego nie wyszło z puszczenia gry. Będzie więc rzut wolny. Modric teraz przy piłce. Nie udało się utrzymać przy piłce. Podanie teraz do Kovacicia. Biało-czerwoni tracą piłkę. Polacy mają sporo przestrzeni wzdłuż linii bocznej. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Tak, mamy rzut rożny dla Polaków. Teraz tylko to wykorzystać i wygrać mecz.
Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Z ręką na sercu. Słabe było to wykonanie Rocznego. Pięć minut do końca regulaminowego czasu gry. Więcej okazji na przełamanie tego remisu mogą już nie dostać. No i już po akcji. To nie było dobre zagranie. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Odbiera czysto w polu karnym. Przemysław Frankowski. Lewandowski ma teraz piłkę. Lewandowski! Tak, proszę Państwa! Bramka! W końcówce finału Mistrzostw Świata! Dogrywki chyba nie będzie! Gol, gol i znowu gol. Domyka hat-tricka, co na tym etapie nie powinno chyba dziwić nikogo, kto widział, w jakiej jest dziś formie. W pełni zasłużony wyczyn. Kończący mecz! Finał Mistrzostw Świata dobiegł końca! Mamy zwycięzcę! Mają pełne prawo cieszyć się tym osiągnięciem! Puchar Świata zdobyty! Zespół zrobił to, do czego przygotowywał się cały rok. Teraz w końcu zejdzie z nich presja. Ich występ był wspaniały. Teraz czas na świętowanie. Racja, najwyższa pora odstresować się na imprezie celebrującej zwycięstwo. Ustawiają się na podium, czekają na ten upragniony moment. Niektórzy już pewnie na miękkich nogach, bo przecież czują w kościach trudy tego turnieju. Ale teraz nie ma to żadnego znaczenia. Uwaga! Proszę Państwa, oto nowi mistrzowie świata! Fantastyczna historia. Ta drużyna przeszła naprawdę wiele, żeby się tu znaleźć i sięgnąć po tytuł Mistrzów Świata. Cieszą się piłkarze, kibice na stadionie i jeszcze fani zebrani przed telewizorami. Mundial to jednak wyjątkowa impreza. Do Zielińskiego ta centra. Wybił, ale źle. Dalej jest groźnie. Mamy gola! A więc nie będzie to bezbramkowy Kramaric, szansa. Szczęsny, pięknie to broni. Pierwsza klasa. I teraz poprzeczka, ale gramy. Modric teraz przy piłce. I Modric! I tak, tak jest! Proszę Państwa! Mamy wyrównanie! Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Gol! Dzięki temu trafieniu wychodzą na prowadzenie! Tak jest! Nie taka zła próba wyrównania. Tym razem niecelna, ale ważne, że próbują. Nie kapitulują i usiłują nawiązać. Cudowna parada Szczęsnego. Naprawdę pokazał klasę. Gol! Mamy wyrównującą bramkę. No ciekawe, jaka będzie odpowiedź. No, popracował na tę żółtą kartkę.
Świetne, prostopadłe zagranie. Nadal coś z tego może być. Będzie szansa na objęcie prowadzenia. Rzut rożny. Próbuje strzału. Udana teraz obrona tego strzału. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy, jak wpłynie. Lewandowski! Tak, proszę Państwa! Bramka w końcówce!